Witajcie widzowie. Pod ostatnim vlogiem pojawiło się pytanie, co sądzę o obecnym sezonie, jak to się dalej rozegra. Jest to pytanie, które gdybym miał na nie odpowiedzieć, po prostu odpisując na komentarz, pewnie zajęłoby mi znowu ze dwie strony A4, więc postanowiłem nagrać takiego dodatkowego vloga z moimi przemyśleniami na ten temat. Kto mnie zna osobiście, ten wie, że na tematy samochodowe mogę gadać w nieskończoność. Dlatego usiadłem sobie teraz spokojnie na balkonie, jest ładny, ciepły wieczór jak na tą porę roku i zwłaszcza w kontekście tego, co było z początkiem tygodnia, i z kieliszkiem soku z winogron postanowiłem powiedzieć wam te parę słów. Co będzie dalej z sezonem według mnie? Według mnie to należałoby się mocno zastanowić nad tym, czy w ogóle rozgrywać jakiekolwiek mistrzostwa w tym roku, czy przyznawać jakiekolwiek tytuły. Nawet jeżeli gdzieś koło połowy roku sytuacja na tyle się uspokoi, na tyle będzie opanowana, że będzie można poruszać się na międzynarodowe imprezy, będą mogli zawodnicy zjeżdżać na kolejne rundy, czy to mistrzostw świata rajdowych, czy Formuły 1, czy każdego innego jakiegoś cyklu, który was czy mnie interesuje, to z pewnością należy zastanowić się nad tym, czy ten cykl ma sens mieć na rangę mistrzostw świata, bo jakby nie patrzeć, połowa roku nam minie, na pewno sporo rajdów, sporo wyścigów, sporo rund, które miały się odbyć, jednak się nie odbędą, a zatem będą to takie bardzo niepełne cykle, niepełne mistrzostwa. I okej, ktoś z włodarzy Formuły 1 podjął temat właśnie w tym kontekście, wspominając, że przecież na początku Formuły 1 mistrzostwa świata składały się z 7-8 eliminacji i wystarczyło. Dobrze, tylko że wtedy takie były realia. Teraz realia to jest te 20 kilka wyścigów. Osobiście uważam, że 15 to jest naprawdę maks i z 15 w zupełności by wystarczyło, przy czym to powinno być coś, co powinno być uzgodnione już pod koniec roku poprzedniego. Był taki okres w rajdowych mistrzostwach świata, i było to w latach 90., że tych rund zaczęło być za dużo. Zaczęli producenci narzekać, że za daleko muszą latać po świecie, za dużo kosztuje logistyka uczestnictwa w takich mistrzostwach. I z początkiem lat 2000 ilość tych producentów zaczęła maleć. Wyobraźcie sobie, że na pierwszym rajdzie WRC, na którym byłem, było 7 teamów fabrycznych. 7. Z czego jeszcze wiele z nich przywoziło 3, a nawet 4 samochody. Dzisiaj mamy 3 zespoły fabryczne po 2 samochody w Toyocie i w Hyundai'u po 3, ale to i tak jest nawet mniej niż 1/3 tych aut WRC, które miałem okazję oglądać 18 lat temu. Tak bardzo koszty wpłynęły na redukcję tych zainteresowanych zespołów, tak bardzo wpłynęły też regulacje, ale o tym może nie będę dzisiaj mówił. W związku z tym uważam, że redukcja ilości eliminacji w każdym cyklu powinna być priorytetem na kolejne lata. W kolejnych latach nie powinniśmy zakładać, że jakikolwiek cykl będzie liczył więcej niż 15 rund, bo to po prostu nie ma sensu. Ja wiem, że jest mnóstwo przewspaniałych rajdów, zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach. To samo dotyczy Formuły 1 i kultowych torów, jak chociażby tor w Kuala Lumpur, który w tym momencie wypadł przecież z kalendarza. Nie był rozgrywany w zeszłym roku, nie jest w planach na ten rok, a jest to w moim prywatnym odczuciu taki tor, który bardzo się kojarzy właśnie z tą Formułą 1 takiego mojego dzieciństwa. Gdzieś tam pamiętam, jak na antenach otwartych telewizji początkiem lat 90. pojawiały się migawki z Formuły 1. Pamiętam tor Imola i pamiętam właśnie tor w Kuala Lumpur. Teraz tych dwóch obiektów w kalendarzu Formuły 1 nie ma. Dlatego myślę, że jesteśmy w stanie w taki sposób przygotować kalendarz, w taki sposób przygotować te eliminacje, żeby po prostu było ich mniej i wprowadzić bardzo intensywny ten system rotacyjny, bo w rajdowych mistrzostwach świata mamy system rotacyjny, przy czym tak naprawdę rotują 2-3 rajdy, co tak naprawdę niewiele daje, i z 13 czy 12 rund robi się w skali 2 lat 16 rajdów. A dlaczego nie zrobić 20? Przecież nawet w Europie mamy mnóstwo chętnych krajów na organizowanie rundy mistrzostw świata. Chorwacja, my,
Estonia, to tylko kilka przykładów. Był rok, kiedy rozgrywany był rajd w Norwegii, jako drugi rajd zimowy. Później Norwegowie ze Szwedami zaczęli robić wspólnie rajd w Szwecji, co w ostatnich latach niespecjalnie się udaje, ale o tym akurat mówiłem we vlogu. No i teraz taka rotacja na pewno wpłynęłaby korzystnie na to, co może się dziać w najbliższych latach w zarówno Mistrzostwach Świata Rajdowych, jak i w innych cyklach, które mają swoje mistrzostwa globalne. Także moim zdaniem, podsumowując już te moje przemyślenia, żeby was nie zanudzić, dziś uważam, że tegoroczne zmagania w cyklach do Mistrzostw Świata powinny zostać całkowicie odwołane, a jeżeli uda się opanować sytuację na tyle, żeby rozegrać jakieś rajdy, jakieś wyścigi, to po prostu powinno to mieć rangę narodowych rajdów. Owszem, powinniśmy zaangażować w to naszych producentów, przy czym nie powinniśmy przyznać końcoworocznie tytułów ani kierowcom, ani producentom. Takie jest moje zdanie na ten temat, a co wy o tym sądzicie? Podzielcie się w komentarzach. Ja już wam bardzo dziękuję za dziś. I jeszcze raz tym sokiem winogronowym wasze zdrowie wznoszę. Spokojnej nocy. Siedźcie w domu albo siedźcie w garażu. Do zobaczenia.